opuszczony szpital położniczy w Zabrzu. Gdy wszedłem do środka, moim oczom ukazał się całkowicie zdemolowana i rozkradziona porodówka. Niegdyś miejsce wypełnione ludźmi dziś popada w ruiny. Postanowiłem wejść do środka i pokazać wam skalę zniszczeń oraz to, co pozostało w środku. Zapraszam na wspólną wyprawę. Wbijamy na kolejną wyprawę. Tym razem jest ze mną Peter. Siemano. Którego możecie spotkać najczęściej na TikToku, na transmisjach na żywo. Dzisiaj odwiedzamy opuszczony szpital na Trochu. Tak wygląda teraz. Jakiś czas temu była tutaj interwencja straży pożarnej ze względu na wyciek gazu. My teraz wejdziemy do środka i sprawdzimy, co pozostało. Jakiś gościu chodzi. Ogólnie to wcześniej tam było wejście, nie? No widzę, że właśnie... Można wejść tędy, a można i... Po prostu wejść tędy, nie? Ale ta widza mega, nie? Sztos, widza bardzo fajna. No to jest to, co ja lubię najbardziej chyba. Najlepszy klimat. Czekaj, ja sobie odpalę. Trzymaj na chwilę. Właśnie, no, co się rozprasza światło. Ale wiesz, nie widać tak dokładnie, ale, no, ale wiesz. No ale my na filmikach musimy, dobra. Wiesz, z telefonu na filmikach musimy wejść tam, nie? Tędy? Którędy idzie? Dobra. No, później się będziemy gubić tam u góry. Także lepiej zacznijmy od tej piwnicy. Chyba te schody się zapadają. Co tu jest zalane? O, to są już takie, jeszcze widzisz? Aha. No, już są ślady. Gdzie się wchodziło tam do tego? A nie tutaj? A jakie błoto, masakra. To było wszystko zalane. Nie, tu nie, tu jest pusto. To chyba tu, może. Czekaj. To dla mnie bardzo zalane, nie? Czekaj. Kurwa. Ale jesteś pewien, że to tam będzie? Czy można iść tędy i można jeszcze iść drugą stroną, nie? Są dwa wejścia na szczęście. Jak to było ten, chyba że tą deskę położyć i... Bo tędy nie przejdziemy, nie? Czy przejdziemy? Nie, tam pójdziemy drogą. Ty, ale idzie, dobra. Mamy radę. Tylko czy tutaj dalej przejdziemy? O kurde. Nie, nie jest aż tak źle. Ale tutaj nie, tu nie ma laboratorium. Tutaj jest... Tu trzeba gdzieś iść. No, jest zalazowany. No, no. Ich tam pełno jest tam tym. Dzień dobry. Kotłownia. Tak. No, widzę, że już rozszabrowana trochę. Wynieśli są wszystko, co warte jeszcze, nie? No, dokładnie. W każdym jednym obiekcie to samo. W niektórych miejscach są te ściany kuli, nie? Żeby kable wyciągnąć. Tak. Dobra. O, tu jest najbardziej klimatycznie, nie? O kurde, no faktycznie. A tam w tyłu nic nie ma, nie? No, jest tutaj klimat. W nocy musi być tutaj fajnie. No. Nie palić. Uwaga, substancje żrące. Ostrożnie z ogniem, także Peter, nie odpalamy fajek.
O kurde, no faktycznie. Zostało tutaj ampułki jakieś. Płyny żrące. Gdzieś była jeszcze ta glicerina i glukoza. O kurde. Glukoza to cukier, nie? To dawali kobietom w ciąży przed badaniem jakimś. No, glukozę mierzyli po prostu. Tak, no, cukier, no. Gdzieś to było, ale już tego nie ma. No nie, damy radę. Gazu nie mam. Ja mam gaz w rękach. No. Usypia szybciej. Ale jajo. A wiesz dokładnie, kiedy został opuszczony? O, nie mam pojęcia. Dobra, możemy śmigać dalej. Okej, ja pójdę pierwszy. Zostało jakieś wyposażenie? Zobaczcie, schody zostały pozbawione barierek, przez co trzeba tutaj naprawdę uważać. To co dzień jeszcze nie? Ej, to on musi być dawno opuszczony, ale że ja o nim nie wiedziałem. Mamy tu jakąś dokumentację. Pracownia projektowa, szpital rejonowy. Jedno wiemy na pewno, że nie jesteśmy tu sami. Najprawdopodobniej szabrownicy. Ale też buty mam idealne do chodzenia po urbexie. Rentgen. Macicy, nie? Aha. Jest tego trochę. Damy przy szybie. Najlepiej widać przy świetle dziennym. Zobaczcie. Kobiety przychodziły tutaj różnego rodzaju badania przed porodem. Ze względu na to, że jest to szpital położniczy. Czyli po prostu porodówka. Bardzo dużo zdjęć rentgenowskich. Się znajdowało, co to za pomieszczenie? Ciężko mi powiedzieć. Jest tu coś jakby scena. Nie wiem, czy to nie była jakaś taka salka, gdzie sobie siedzieli i tutaj jakieś wykłady mieli. Są tutaj jakieś papiery. Nie chcę za bardzo pokazywać żadnych danych, ale... Guzik.
oświetlony płód. O, to będzie fajne. Prześwietlenie klatki piersiowej. Czy coś tutaj znaleziono, ciężko powiedzieć. Dobra. Idziemy zobaczyć kolejnych pomieszczeń. Może będzie jeszcze coś ciekawego. Winda działa, czy nie? Szkoda, że nie jest otwarta. Ale na dole jest otwarta. To później zobaczymy. O, tu jeszcze kafelki są. Słuchaj. Łazienki. Niewiele pozostało. Elementy musiężne już są zabrane. To spuściłem ten wodę w ten kibiot. Tam jeszcze woda przeleciała, nie? No. To co, jeszcze nie zakręcili? No ale gaz już na pewno zakręcili po interwencji straży pożarnej. To było chyba niedawno, nie? Tak, no parę miesięcy temu. Jakoś. No, była tutaj interwencja straży pożarnej ze względu na wyciek gazu. Przyjechały 4 zastępy straży pożarnej. Ale szybko opanowali sytuację, zakręcili gaz i mieszkańcy byli już spokojni. Z tego co wiem, to było czuć nawet na kilometr zapach gazu. O kurde, to taki balkonik jest. Ale jaja. O kurwa, już wiem co będzie następnym celem. Aluminiowe okna. Zobaczysz, następnym razem jak tu przyjdziesz, już nie będzie okien. Tak, za kolejnym razem przyjdę, nie będzie nawet budowli. No, na pewno, zlikwidują tak jak tamten szpital. Na nie. Zaciska, gdzie jak tam, bo ulica, pamiętasz? Nie. Oj, nie wiem, tam. Można już... tak wejść. Można wejść na dach? Mhm. To idziemy. Zobaczymy jeszcze panoramę miasta. Znajdujemy się w Zabrzu. Trzeba schody znaleźć. Aha. Zobaczcie, ile ktoś wykonał pracy. Wykuli połowę ściany, żeby odzyskać kable. Tutaj schody bez barierek. Powybijane szyby. Tam widać jeszcze jakieś magazyny. Nie wiem, czy to należą do terenu szpitala, chyba tak. Dachu. Zaraz zobaczymy, jak wygląda u góry. No. Teraz gdzie tu wejście jest? Jak widać, wyposażenie już zniknęło stąd. To myślę, że bardzo dawno temu. No. I mamy wejście. To jest to, co lubię najbardziej. Zobaczcie, jakie widoki. Jesteśmy praktycznie w centrum Zabrza. Większość już zna ten szpital. Co to jeszcze było?
Ale to też jest opuszczone to tutaj. Tutaj? No pewnie puste wszystko, nie? Może tam też wyjdzie coś wszystko. Dobra, zobaczymy. Ale tam chyba coś jeszcze na pewno zostanie. Czekaj, jeszcze zobaczę, czy tutaj da się wejść wyżej. No właśnie, to może być śliskie. Ale z tej strony po piorunochronie. No, jeden krok za daleko i może być konkretny wypadek. No, po piorunochronie, bo tak. Czekaj, wejdę tam. Gdzie ty jesteś? Wow. Druga kordaż. Układkę z przodu. Praca magisterska. Dobra. Więc widzicie mniej więcej, jak wygląda szpital. Jest już troszkę zrujnowany, ale myślę, że warto było tutaj przyjechać. Zejdziemy jeszcze na dół, zobaczymy, co tam jest. Może się znajdzie ciekawego. A jak nie, to spadamy stąd. Dobra, możemy iść na dół. Jeszcze młody może się skakać. Nie korzystam. No. Ale już kolana trochę bolą, nie? No jak wiesz, im częściej tak wiesz, tak tym bardziej będzie bolało, nie? Ale też trening czyni mistrza, jak to mówię. No. Maszynowy drzwi. Już nie. Kiedyś był tutaj chyba dźwig. Nie ma nic. A zamordowali. Fundamenty. Zobaczymy kamerką tylko. A, że tędy. Co tu było? Nie wiem. Jakieś rury. Coś tam jest jeszcze. Nic konkretnego. Dobra. Prowadź. Jesteś bardziej obcykany tutaj. O, tutaj wszystko wywalali przez okna. Promieniowanie. Tak. Szkodliwe dla oczu i skóry. No to rentgeny to robili. Niewiele zostało. Zobaczcie. Ani jednego kabelka nie zostało w ścianach. Tutaj już doszedł do domu. Miedziane kable.
dezynfekcji rąk. Łóżka szpitalne. Mhm. To już jakieś elementy wyposażenia. Może jego, tego gościa. Puste? No. Patrz, dłutko do przecinania. I to by było chyba tyle. Szkoda, że tak późno tu dotarłem. Tu musiało wszystko być kiedyś. Tylko nic mi nie wiadomo właśnie, że nie wyczytałem tego nigdzie, że jest opuszczony ten szpital. O, tu jest sobie jeszcze fajna wysoka. To też jakaś kotłownia? Nie, to sobie w ogóle. Może magazyn? Fajne miejsce. O kurde, tak, ale my tam schodziliśmy przed chwilą, nie? Nie wiem, bo co to było. Ty, ale ty nie podawali posiłków jakichś? Możliwe. Przez to? To jest winda, czy nie? No, no to tutaj musieli zjeść. Zamurowana. A bo to było w dół. Nie, w dół musiało iść. Nie idzie tego ponieść. Tu była klamka. Ktoś tam próbował się dostać, ale nie wyszło. No to widać, że to jest taka winda na jedzenie. Zobacz. No, no. Nic tam nie ma. O, widelec jest nawet jeszcze. Jeszcze wsuwany. Mhm. O, co jest? Wentylacja. Jakby takie ukryte biuro, nie? No. Spoko, też fajne miejsce. Moi drodzy, eksploracja dobiega końca. My już idziemy do wyjścia. W tym miejscu zakończę już wyprawę. Na razie trzymajcie się. Do zobaczenia. Najprawdopodobniej w piątek lub w niedzielę. No to właśnie w tym gazem przyleciało, nie? O. Mamy miejsce, w którym wykryto wyciek gazu. Może miał być koniec filmu. To już było rzadko czuć, a tutaj już bardzo mega, nie? No. No to gdzieś tutaj musiało spierdzielać. No jest ewidentnie wszystkie rury pomalowane na żółto, czyli chodziło o gaz. Tutaj co? Piwnica. Dobra. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnej wyprawie. Na razie.